To są najpiękniejsze momenty. Jezus, wschody i zachody słońca, to jest taki odjazd. Dojeżdżamy do pierwszego przystanku. Pan nas tutaj wyrzuca. Tutaj naprawdę ten widok jest niesamowity. Wyruszyliśmy dalej, prosecco się polało i już jest bardzo dobrze. Zarzuciłam sobie kiecę, zadzieram kiecę i lecę. Jestem wielką fanką ciepłej wody, także jacuzzi i nic więcej. Cześć kochani, dzień dobry. Słuchajcie, pierwsza noc na łodzi ever za mną. Spałam jak dziecko po prostu. Łóżka są tak wygodne, że będzie mi bardzo ciężko opuścić tę łódź chyba po tygodniu, mam takie wrażenie. Obudziłam się raz w nocy i poczułam takie lekkie kołysanie. I powiem Wam, że ja zdarza mi się mieć chorobę morską. Zdarza mi się też nawet czuć źle w samochodzie czy w autobusie. Natomiast to było takie kołysanie, to jest ogromna łódź, wiecie. To nie jest tak, że czuć fale, ale takie delikatne kołysanie, jak w kołysce się poczułam, jak niemowlę, po prostu było rewelacyjnie. No i co? Obudziłam się dosyć późno, dlatego że wczoraj wieczorem były show i różne takie tego typu klimaty, w ogóle było cudownie też. Tu się tyle dzieje, słuchajcie, że ja w ogóle miałam wrażenie, że na takiej łodzi, to wiecie, jak to mówią, że to takie podróże dla starych, że się tak siedzi i tak się je i się pije, nie? I tyle właściwie. A powiem Wam, że jeszcze łodzi nie opuściliśmy, bo dopiero dzisiaj mamy pierwszą wycieczkę, a już po prostu dzieje się tyle, że sama nie nadążam generalnie. I dzisiaj jesteśmy we Francji, obudziłam się we Francji i będziemy zwiedzać Francję, wybrzeże Francji. I jest piękna pogoda już teraz, pozwólcie, że wyjdę z Wami na mój balkonik. Tutaj sobie stoją różne statki. Cudnie jest, słuchajcie, jestem tak podjarana. No nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Generalnie jestem mega nastawiona pozytywnie i myślę, że to będzie piękny, piękny dzień. Teraz idziemy na śniadanko, kawa i tak dalej. I no i co, będziemy zwiedzać. Jest ciepło, słuchajcie, jest wcześnie rano jeszcze dosyć, a jest już ciepło. Także październik chyba nie taki straszny. I tyle, dobra. Jezus, ale mam emocje. Ale zanim wyruszymy, jeszcze moja ulubiona część programu. Jedzenie na statku jest po prostu niesamowite. Przyszedł czas, kochani, idziemy robić pierwszy tour. Robimy tour, słuchajcie, który jest organizowany przez tutaj Łódź. Będziemy zwiedzać Marsylię i jestem mega podjarana, dlatego że zawsze chciałam zrobić wybrzeże Hiszpanii, w Francji oczywiście. Natomiast no, jest to miejsce drogie i nigdy nie było takiej opcji, a tutaj po prostu super. I powiem Wam tak, że chciałam, na początku sobie myślałam, że te organizowane tury to trochę przypał, ale teraz powiem Wam, że taki mam komfort psychiczny, że nie muszę myśleć, gdzie dojechać, jak dojechać, co zwiedzić i tak dalej, tylko że za mnie wszystko zorganizują. Radocha tutaj. Ladies and gentlemen, good afternoon again, bonjour. Dojeżdżamy do pierwszego przystanku, pan nas tutaj wyrzuca, tam za nami jest katedra, przepiękna. Dostaliśmy takie, proszę bardzo, słuchaweczki i pani opowiada o historii miasta i pokazuje nam różne rzeczy. I powiem Wam szczerze, że jest to dla mnie zupełnie nowa forma zwiedzania, zresztą jak wiecie, ja raczej turów unikam, ale jest to całkiem przyjemne, jak ktoś nas tak prowadzi i nie trzeba szukać informacji, nie trzeba pytać, tylko wszystko nam tutaj opowiadają. Podczas tego krótkiego wypadu do Marsylii, oprócz katedry, udało nam się odwiedzić Bazylikę Notre Dame z pięknym widokiem na miasto, ścisłe centrum, ratusz miejski, marinę oraz przepiękny kompleks pałacowy. Dodatkowo zobaczyliśmy bardzo wiele innych miejsc z okien autobusu. O,
Port of Marseille, it's a big marina. Some fish restaurant like Miramar for bouillabaisse to the left. The old Marseille, the narrow buildings behind the city. We don't have the super yachts, but more for races, for regattas, and they are very rich. Very well sheltered from the wind. You have the crane, they are building there luxury apartments. Is the clean, look down at the sea. Niche Road. In the 60s, they decided the arch. That's the Gate of Orient. It's a memorial dedicated to the heroes. Some boats, and you have houses, apartments, and elegant villas. You can see again Chateau d'If Island, and the big ones, Villa Belgique. So in the 19th century, teraz moje ulubione klimaty. Punkty widokowe. Tym razem wyjątkowo nie musiałam się nawet wspinać po górach. Kolejny przystanek, kochani, katedra Notre Dame, która znajduje się na takim wysokim wzgórzu i jest taki piękny widok, że kopara opada, słuchajcie, bardzo ładnie, a sama katedra też jest bardzo ładna, wielka, w takim stylu podobnym jak ta katedra w centrum, natomiast tutaj naprawdę ten widok jest niesamowity i tutaj z tej strony widać góry, natomiast z drugiej strony widać morze i statki i nawet nasz statek daleko, daleko też widać. Zaraz Wam wszystko pokażę. Bazylika Notre Dame znajduje się na wzgórzu La Garde. Wieża ma 60 metrów wysokości, a na jej szczycie znajduje się 11-metrowa potężna figura Maryi z Dzieciątkiem. Jest ona widoczna niemal z każdego punktu w mieście. Oczywiście przy katedrze Notre Dame ogromne tłumy turystów, słuchajcie. Pani powiedziała, że i tak mieliśmy wielkie szczęście, dlatego że jest tylko jeden autobus, a reszta to samochody osobowe, ale podobno, że w sezonie tutaj dzieje się jeszcze więcej. Ale tak czy inaczej miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia i myślę, że jak do tej pory najpiękniejsze. Ostatni rzut okiem na okolice i lecimy dalej. Teraz czas na ścisłe centrum miasta i marinę. Wysiadamy z autobusu tuż przy ratuszu miejskim. Piękny, okazały budynek. A obok marina i mnóstwo małych sklepików, gdzie robimy szybki przystanek pod tytułem Pamiątki. Coraz bardziej odczuwam ten typowy francuski klimacik. Przystanek już na dzisiaj, kochani, ale przepiękny. Patrzcie na to, co się tam dzieje za mną. Zaraz Wam tu wszystko pokażę. To jest taki piękny pałac. Dla mnie najbardziej mi zależało w ogóle na tym przystanku, jak planowałam ten tour.
I powiem Wam, że ogólnie wrażenia mam całkiem niezłe, chociaż opowiem Wam wszystko, jak już dotrzemy z powrotem na Łódź, dlatego że nie chcę się tutaj zgubić. Mamy tak piękną pogodę dzisiaj, że po prostu Marsylia w tym słońcu... Pałac Longchamp. Wybaczcie mój francuski. Przepiękny kompleks wybudowany w 1869 roku. Uwaga! Dla uczczenia kanalizacji. Tak Francuzi świętowali powstanie 80 km kanałów w Marsylii. Postawili sobie ogromny pałac. A teraz jest to jeden z najpiękniejszych budynków w mieście. Dla mnie cudo. Szczególnie te ogromne fontanny. No i wróciliśmy z wycieczki, drodzy Państwo, i już jest słoneczko i zachód słońca, wyruszyliśmy dalej, prosecco się polało i już jest bardzo dobrze, ale chciałam Wam podsumować króciutko, jak było. Mianowicie, powiem Wam tak, teraz będą mnie zagłuszać, nie? Kontynuując, słuchajcie, oczywiście nie jest to mój typ zwiedzania, wiecie o tym, ci, którzy oglądają mnie już od jakiegoś czasu, dlatego że ja generalnie za turami nie przepadam, za przewodnikami i za zorganizowanymi wycieczkami i leci samolot i już po prostu nie wierzę, no nie dadzą mi mówić. Podejście numer 3. No więc nie jestem nadmiernie za takimi wycieczkami typowymi i za zorganizowanymi takimi, wiecie, przejściami się po mieście. Ale z drugiej strony powiem Wam tak, wielu z Was pisze do mnie, że się boicie sami, że nie wiecie jak, pytacie mnie o bardzo wiele rzeczy, więc myślę, że to jest taka opcja dla osób, które niekoniecznie same sobie poradzą. Druga rzecz jest taka, że powiem Wam, że jest to niesamowicie wygodne, dlatego że ja po całym teraz kilku miesiącach, a właściwie to już nawet dłużej niż kilku miesiącach, gdzie wszystko robiłam sama, planowałam sama, szukałam atrakcji sama, lotów, przejazdów i tak dalej, to tak miło jest, jak tak ktoś się nami zaopiekuje, słuchajcie. Po prostu wsiadamy w autobus, pani jest, pani opowiada, pokazuje, troszczy się o nas. Bardzo mili ludzie oczywiście, tak samo jak na Łodzi generalnie w ogóle, są wszyscy tak niesamowicie mili. Więc myślę, że jest to opcja inna, ciekawa, można zobaczyć bardzo wiele w bardzo krótkim czasie. Wolałabym na własną rękę, pewnie tak. Z drugiej strony... Są też plusy, tak jak mówię, to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że niestety to nie był do końca mój wybór, dlatego że teraz w związku z sytuacją na świecie, tak to właśnie wygląda, że biorąc udział w takiej wyprawie statkiem, niestety, żeby ze statku zejść w porcie, trzeba wykupić wycieczkę. Nie można sobie po prostu zejść samemu. Są to restrykcje danego portu, danego kraju i to nie jakby, nie oczywiście nie firma, która organizuje ten statek, tylko cała reszta po prostu, więc tak to wygląda. Więc w tej chwili tylko w ten sposób można, ale to się może zmienić z dnia na dzień, także być może, że kiedy oglądacie ten film, już warunki są nieco inne. Ja Wam zostawię oczywiście w opisie znowu linki do Costa Cruz, tam możecie sobie posprawdzać, jakie są wytyczne, jakie są aktualnie ceny, jakie są możliwe wycieczki. Ceny poza sezonem są nieco niższe niż w sezonie, zresztą tak samo jak w każdym resorcie i jakby podróżując w sposób bardziej stacjonarny. Natomiast pogoda udała nam się cudowna, także ja się czuję, jakby było lato w pełni i jest rewelacyjnie. Statek nie jest pełen też dzięki temu, także jest trochę mniej ludzi. I ogólnie to powiem Wam, że jestem całkowicie zachwycona już po tych dwóch dniach, a przecież to dopiero początek, także jaram się na maksa. Teraz mamy przed sobą wieczór, będzie się lało prosecco i inne różne kolorowe drinki. Będzie też jakiś live show, jakaś muzyczka, może jakieś karaoke. Wczoraj tylko patrzyłam, ale może pośpiewam, kto wie. I no i relaksik. I jak już skończymy wycieczki i pooglądamy wszystko wokół, to wtedy mamy czas na takie rzeczy, słuchajcie. I tutaj to jest po prostu dla mnie, jestem wielką fanką ciepłej wody. Także jacuzzi i nic więcej.
Wam tak, kochani, wyjście z jacuzzi nie było proste i kosztowało mnie dużo wysiłku, żeby jednak zmusić się do tego, żeby wyjść i pójść zjeść kolację. Ogarnęłam się, zarzuciłam sobie kiece, zadzieram kiece i lecę. I powiem Wam tak, to też jest trochę stereotyp, dlatego że się uważa, że na łodziach to trzeba być tak bardzo na wyjściowo. I powiem Wam, że wczoraj na tej kolacji ja byłam w jeansach i ogólnie w ogóle miałam jakby przez to, że to był pierwszy dzień, było zamieszanie i było tak strasznie dużo się działo. Natomiast dzisiaj zarzuciłam sukienkę, ale mam nadal sandały na sobie, tam widać chyba w lustrze z tyłu. I nawet nie układałam włosów od nowa, ani nic, tylko po prostu opłukałam się po tym jacuzzi i już. I powiem Wam, że są ludzie, którzy są w t-shirtach i ogólnie mają jakby stylówę taką bardzo zwyczajną. Inni są bardzo wystawni i bardzo tak na kolację. Także myślę, że jak komu pasuje, wiecie, ja tak się staram trochę pomiędzy, tak żeby może jednak w sukieneczce, ale niekoniecznie w szpilkach. Może jedną noc sobie taką zapodam, żebym była w szpilkach, natomiast generalnie myślę, że tak czy inaczej to jest spoko. Ważne jest to, że jedzenie jest takie. A tak pomijając jedzenie jeszcze zanim, to jeszcze jest to, słuchajcie. Oh my god! Oh my god! To są najpiękniejsze momenty, Jezus, wschody i zachody słońca, to jest taki odjazd. Ja bym mogła tutaj tak siedzieć. No przecież... Jutro już będziemy we Włoszech i będziemy zwiedzać dwie piękne miejscowości na północy Włoch, więc zapraszam, to już w kolejnym odcinku, a na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie, ściskam, pozdrawiam, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście serdecznie zapraszam i zachęcam. Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i płynę. Watch me, just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need.